Mateuszem Borkiem minuty po zakończeniu walki Mariusza Wacha. Byliśmy obok siebie. Podobne prawdopodobnie uczucia. Jak miał wybierać, czego zabrakło przede wszystkim, to na pewno agresywności, powtarzalności ciosów i może czegoś oryginalnego w tym, jak walczył dzisiaj Mariusz Wacha. Twoja opinia, Mateusz? No, byłem zbudowany tą pierwszą rundą, myślę, jak każdy kibic Mariusza i polskiego boksu, bo rzeczywiście Wach zaczął nieźle, aktywną lewą ręką, trafił też kilka razy prawym, natomiast dosyć szybko przy tym swoim, powiedziałbym, odczuciu i słabszych trzech minutach pozbierał się Sasza Powietkin i w zasadzie od drugiej rundy zaczął boksować to, co sobie założył. Może był jeszcze taki jeden fragment tej walki, kiedy Wach prawym rozciął mu łuk brwiowy. Wtedy wydawało się, że pojawi się taki zew krwi, że Mariusz pójdzie za ciosem. Tak się nie stało. Zresztą Wach sam to przyznaje, że przede wszystkim zabrakło mu prawej ręki. Ja myślę, że trudno winić Mariusza, bo to jest chłopak, który jest sympatyczny, ma wielkie serce, twardy podbródek. Boże, ile on przyjął dzisiaj tych ciosów i sierpowych, i podbródkowych. Natomiast no, widać generalnie pewne pokłady niedoskonałości wynikające z lat pracy albo z braku zdrowia, z braku właściwej rehabilitacji. No wszystko zaczyna się gdzieś w tym sporcie na najwyższym poziomie, jednak od takiej ogólnej koordynacji, od tego, żeby to, co sobie wymyśli mózg, żeby to przełożyć szybko na nogi i ręce. Także tutaj praktycznie było widać w każdym elemencie, że Powietkin jest zawodnikiem lepiej ułożonym koordynacyjnie, szybszym, dynamicznym, bił w różnych płaszczyznach, inaczej zaczynał te swoje ataki. No, przede wszystkim starał się boksować nieszablonowo i wykorzystywać swoje atuty. Natomiast no, Mariusz długimi fragmentami. Ani nie potrafił Saszy utrzymać w dystansie, ani też nie używał tej prawej ręki. Brakowało też kitki. No to czym Boże miał zaskoczyć Mariusz Wach Powietkina, skoro było wiadomo, jakie są atuty Wacha, a jakie Saszy. No ja też zawsze lubię w zawodniku taki instynkt walki, czytanie walki, tak? Także wydaje mi się, że też tutaj Mariusz nie spróbował na przykład, nie wiem, rozpocząć akcji bezpośrednim prawym, nie poszukać no, czegoś innego, bo w zasadzie Powietkin wiedział, że jeśli już Wach chce iść do ofensy, to za każdym razem to będzie lewy albo podwójny lewy i próba dołożenia prawej ręki, a najczęściej gdzieś tam zblokowana ta prawa ręka po podwójnym lewym. No ale jak mówię, ja myślę, że w ogóle Powietkin to ma za sobą, poza jego wielkimi sukcesami amatorskimi, poza jego świetną karierą zawodową, przecież był już mistrzem świata, poza tym, że ma wokół siebie sztab ludzi, miliony dolarów, suplementacje, myślę, że jakby też kosmiczne możliwości rehabilitacji. On się nie zajmuje niczym innym, tylko trenowaniem i boksowaniem. No, ale to Mariusz również w ostatnim czasie nie zajmuje się niczym innym oprócz boksowania. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy Mariuszowi zapłacili za obóz, czy którzy pomogli mu sprowadzić Wiaczesława Głaskowa, ale wydaje mi się, że my dzisiaj mówimy o walce na najwyższym światowym poziomie, o WBC Silver, rozmawiamy o rzeczach na poziomie, nie wiem, zawodnika, który ma na koncie 10-15 walk i dopiero gdzieś tam myśli o tym, żeby wejść na sam szczyt. No, taki pozytyw chyba tej walki to Mariusz doczekał się tego, czego oczekiwał dłuższego czasu, czyli no, tam naprawdę okazało się, że to boli, że to jest krwawe, żeby stać się wolnym człowiekiem, bo Bogarze oddaje w tej chwili Jimmy Burchfieldowi, Mariuszowi Kołodziejowi i staje się wolnym zawodnikiem. No teraz musi, wydaje mi się, podjąć bardzo mądre decyzje, bo nie jest młody, także będzie się musiał otoczyć mądrymi ludźmi dookoła siebie, albo sobie wybrać promotora, albo gdzieś postawić i stworzyć wokół siebie grupę ludzi mu życzliwych, którzy chcą mu jeszcze mu pomóc, stoczyć kilka bardzo średnimi rywalami i postarać się raz jeszcze wrócić na szczyt, bo myślę, że jeśli ma gdzieś wrócić do walki o coś większego, to jeszcze tylko raz i już nie będzie absolutnie żadnej szansy i takiego nawiasu na pomyłkę. Ja to już Borek w odwrotnej tym razem pozycji komentującego, pytanego, dziękuję Mateusz. Nie, ja tutaj myślę, że jestem tutaj. Mariusz ma 36 lat. Ja jestem głosem polskiego kibica i patrioty i zawsze jak gdzieś jadę do pracy i spędzam czas z polskim zawodnikiem i dzieje się coś ważnego, to kibicuję mu najpierw sercem, a potem rozumem, ale no, gdzieś potem trzeba to starać się w miarę analitycznie spuentować to, co się wydarzyło. Także wolałbym mówić o wielkim zwycięstwie. No, niestety czasami trzeba w sporcie raz jeszcze gdzieś przełknąć te gorycz porażki, bo sport uczy pokory generalnie, tak jak życie. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz Borek z Kazania. Dziękuję serdecznie, Kazań.